tam powiedziałam do telewizji wrocławskiej. I chciałabym najpierw serdecznie przywitać autorki, które się zebrały w grupę, bo w grupie zawsze łatwiej. I witam, no po kolei może nie stoicie pani, ale mam tak zapisane, panią Anię Prąskowicz. Panią, tak, proszę. Izabelę Łapińską. Panią Tamarę Sas. Panie ze swoją sztuką przyjechały do Wrocławia, z Łodzi. To jest dla nas bardzo ważne miejsce, dla Galerii Tkackiej, Wrocławskiej Galerii Tkackiej. Bardzo ważna jest Łódź, Centralne Muzeum Włókiennictwa i wszystkie galerie, które zajmują się sztuką włókna. Więc to tutaj już na pani ręce właśnie składam taką jakby ofertę współpracy z tymi wszystkimi ważnymi galeriami i ludźmi, którzy sztukę włókna stale kontynuują od 45 lat. 14 triennale. 15 międzynarodowe, właściwie światowe triennale tkaniny będzie w poniedziałek miało swój wernisaż i ogromny zjazd artystów. Panie również tam z nami się spotkają. Już mamy obiecane spotkanie na wernisażu. Także o tym mówię dlatego, że Wrocław jest daleko od Łodzi, to nie jest daleko, 220 km, ale nie bardzo wiemy o tym, co się dzieje w innych miastach, nie śledzimy. A my, artyści, żyjemy tylko tą sztuką, tylko tymi wydarzeniami. Obok jest życie normalne, rodzinne, praca i tak dalej, ale ta sztuka nas trzyma, ona nas odmładza. Tutaj spotkałam się z grupą, która prezentuje grafikę warsztatową, fotografię, bardzo powiem taką innowacyjną, jakby dzisiaj powiedzieć, i sztuka włókna jest. Te obiekty, które wiszą i są w ramach i są podświetlane, proszę zwrócić uwagę, jak inaczej, jak innowacyjnie, jak współcześnie do tego podeszły te trzy artysty. To powiedziały mi panie, że to są trzy wystawy, to nie jest jedna wystawa, to są trzy wystawy, ale wszystkie trzy ze sobą kontabilnie współpracują, czyli jest to jedna wystawa grupy Zero Plus. I podziękować pani profesor za to, że tak trochę w ciemno nas skupiła. Ale to najlepiej. Rzeczywiście zaufała, że zrobimy wystawę na poziomie, który będzie godny galerii tutaj na Jatkach, bo wiemy, że galeria ma duże tradycje i rzeczywiście na mapie Wrocławia, to nie tylko, bo w Łodzi właściwie większość osób, które były informowane, gdzie mamy wystawę, mówią, tak znam, więc nie jest to galeria w Łodzi nieznana, dlatego tym bardziej nam miło. Przy okazji pani honoraci chciałam podziękować za, gdzie nie widzę, za pomoc przy montażu ekspozycji, bo jest to zawsze duże wyzwanie dla nas, artystek, tym bardziej, że ta wystawa jest naszą pierwszą wystawą tego projektu i wczoraj rozpakowując pracę miałyśmy naprawdę duszę na ramieniu, że to wszystko razem ze sobą zagra naszej uwagi, jeśli chodzi o warstwę estetyczną. Był taki nurt fotografii, Sprite Fotografii i grupa F64, która właśnie zwróciła uwagę artystów na to, że zwykłe rzeczy dla fotografa są również dosyć dużym wyzwaniem. Czyli można sfotografować buraka, używając odpowiedniego światła, kompozycji kadru, tak żeby on nie stał się już tym zwykłym, tylko niezwykłym burakiem. I właśnie to było dla mnie takie wyzwanie, trochę, tak jak mówię, nowatorskie, bo do tej pory zajmowałam się tylko człowiekiem, ciałem ludzkim czy twarzą, tak jak w ostatnim projekcie. Dlatego też cieszę się, że tutaj dzięki grupie, którą założyliśmy, nowe wyzwania sobie stawiam na drodze. To z mojej strony, czyli tkaninę, tkankę jakąś włóknistą. Wiem, że to jest dosyć trudna materia, trudno ją opanować, ale opanowuję ją z cierpliwością ogromną od ponad 20 lat. Nie nudzi mi się, nie chcę nic innego i chcę w tej materii po prostu mówić wszystko, co wiem, a najbardziej tego, czego nie wiem. Tak mi się wydaje, że to mnie najbardziej interesuje. Że mogę mówić to, czego nie wiem. Ja muszę przyznać, że Anusia powiedziała, że ona z innych materii. Moja materia z kolei jest bardzo ciężka, bo ja sobie ukocham metal, ale powiem szczerze, że praca w metalu, jak jest temat tkanka, to wcale nie było łatwe wyzwanie. W związku z tym stwierdziłam, jak podejść do tkania, kiedy mam materię tak jedno
dlatego część prac nawiązuje do tkanki poprzez wtapiane tkaniny, metal trawione, potem odbijane, a część tych prac jest poświęcona tematycznie tkaniu, bardziej w kategorii przeplot i zmiana poziomu elementu przeplatanego, tak jak w horyzoncie dotyku. Jakoś musiałam tę pierwszą refleksję na temat tkanki popełnić, żeby może iść później dalej, bo to jest taki pomysł, który nam się wspólnie urodził i potem razem, a razem o tym myślałyśmy, a pracowałyśmy w pracowniach osobno, więc to są moje takie pierwsze refleksje o tkance, którą można w metalu na razie utkać. Gratuluję. Dziękuję.